Hello, kochani, witam Was w kolejnym filmiku kulinarnym i dzisiaj będzie śniadanko, także coś innego, coś nowego. Takie, wiecie, w miarę szybkie śniadanko, ale myślę, że jednak troszeczkę tutaj musimy czasu poświęcić, więc bardziej myślę, że to będzie śniadanko takie na wolne dni, kiedy jednak mamy troszeczkę czasu, żeby je przygotować. Śniadanko będzie banalne, ale myślę, że całkiem efektowne. Fajnie na przykład, myślę, byłoby zrobić je dla gości, jak ktoś Was odwiedza i u Was na przykład śpi i chcecie mu przygotować fajne, coś fajnego, dobrego na śniadanie. Brzmi banalnie, bo będą to, słuchajcie, bułki, użyjemy bułek, ser, szynka, ketchup, jajka, więc wydawałoby się, że standard. Ale właśnie przygotujemy je w taki troszeczkę inny sposób. Będą to właśnie zapiekane bułeczki z wnętrzem, z nadzieniem, tak można by z lekka powiedzieć. Ale będzie to, tak jak mówię, bardzo też proste, efektowne. Wiecie, że ja najbardziej lubię właśnie takie przepisy, gdzie nie musimy się dużo narobić, a jednak efekt jest całkiem zacny. No dobra, kochani, to bierzemy się do pracy i zaczynamy od naszych bułeczek. Bardzo ważna rzecz, nie powiedziałam wcześniej, mam już nastawiony piekarnik góra-dół na 200 stopni. I słuchajcie, przekrawamy nasze bułeczki oczywiście wzdłuż. Najlepsze właśnie do tego dania, tak myślę, będą... Poczekajcie, bo nie chcę obciąć palców. Dobra, najlepsze będą takie właśnie okrągłe bułki. Tutaj Wam pokażę, jaką mam. Ale ja mam tylko jedną taką okrągłą. Pozostałe mam takie podłużne, ale damy radę. Ja zrobię cztery, bo dla siebie i dla dziewczynek robię to śniadanko. I teraz słuchajcie, jak mamy te bułeczki, to trzeba troszeczkę, wiecie, wygrzebać ten środek. Można go od razu zjeść, ja jestem jeszcze przed śniadaniem. Albo możecie go też położyć tutaj na blaszce i wstawić do piekarnika razem z bułeczkami, żeby nic się nie marnowało. Nie lubię marnować jedzenia. Także co, słuchajcie, wygrzebujemy z każdej bułeczki trochę tego środka. I robimy miejsce na inne pyszne składniki. Znaczy, że już gotowe, ale jeszcze chwilę. I teraz słuchajcie, posmarujemy nasze bułeczki ketchupem. Ja mam takie wyciskane, wiecie, zawsze się go boję. Dobra, wyślę. I rozsmaruję sobie to ładnie łyżeczką. I tak robimy oczywiście ze wszystkimi bułeczkami. A potem, kiedy je, słuchajcie, posmarujemy, to będziemy kłaść serek. Ja mam akurat taki. Plus szynkę, oczywiście możecie zawsze coś pominąć, jeżeli na przykład nie jecie mięsa. No dobra, kochani, i to jest ten moment najtrudniejszy. Tak przyciskam, żeby, wiecie, zrobić tutaj miejsce, bo teraz musimy jakoś do tych bułek tutaj na wierzch wbić jajeczko. Więc uwaga, wiecie, to nie jest takie proste. Kurczę, wydaje mi się, że mogłam więcej wygrzebać tego środka, żeby tutaj było więcej przestrzeni na to jajko. Ale dobra, jedziemy, nie zastanawiamy się. Wbijamy po jajeczku. O! Ojej, trochę wyleciało, ale myślę, że ujdzie. Nie ma tragedii. Dobra, to wbijamy resztę. Posypię taką pietruszką suszoną, albo teraz może. O, mam taką suszoną pietruszkę, ale to posypię tylko swoje te bułeczki pełnoziarniste.
A dziewczynkom daruję, powiecie, jak to z dziećmi. Nie przepadają ze zieleniną. Dobra. Od razu, wiecie, mam taki tutaj taką refleksję, taki wniosek, że większe bułki muszą być, albo jakieś malutkie jajka, albo większe najlepiej bułki, takie wiecie, prawie jak do hamburgera, duże, okrągłe i dużo wygrzewać tego środka, wtedy lepiej wam to wyjdzie. No dobra, mam bułeczki, wskakują do piekarnika, jest nagrzane na 200 stopni, myślę sobie, że 10-15 minut będę je piekła, dam wam znać. Piekłam bułeczki przez 12 minut w 200 stopniach, góra dół grzanie. I chodzi o to, żeby wiecie, ścięło nam się ładnie to białko, a żeby żółtko pozostało płynne. Taka jest pożądana konsystencja i taka też jest najzdrowsza, wiecie, forma jajka. Jak widzicie, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Powyciekało mi to białko, tutaj totalnie jajko praktycznie uciekło z tej bułki, ale wiecie, ja i tak je zjem, więc nie martwcie się, nic się nie zmarnuje. Natomiast jakbyście mieli to podawać dla gości, no to faktycznie fajnie, gdyby to jednak trochę lepiej wyglądało. Dlatego jeszcze raz, duże, okrągłe bułki i dużo wyjadamy, wygrzebujemy tego środka. No ale dobra, trzeba w końcu to posmakować. Wezmę chyba tą ładną. Na budżet filmu. O, zobaczcie, a białko się fajnie ścięło. Białko jest idealnie ścięte. Teraz muszę, wiecie, zagłębić się. Muszę zagłębić się. Środek, bułeczka i wszystkie składniki najlepiej posmakować, niczym się uda. Uwaga! Słuchajcie, jak lubicie takie bardziej jeszcze wodniste rzutko, bo one są takie miękkie, ale tak mega nie pływa, to myślę, że możecie nawet troszeczkę krócej trzymać, ale powiem wam, że jest przepyszne. Tak, kupiłam to bułeczka. To gryzanie się w ten jajeczko. Ten ketchup. Mega robota, możecie sami z tego użyć jakieś pasaty, może być jeszcze smaczniejsza. Ale wiecie, ketchup jest najprostszy, każdy w domu zazwyczaj ma. Jeszcze będzie łatwo go dostać. Także tak, kochani, zajadam moje śniadanko, wołam dziewczynki, jemy. Wam polecam przepis spróbować i zawsze jak na koniec bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Smacznego!